Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Zapomniałem okularów zdjąć, moi drodzy, bo tutaj jest niestety tak, że te światła potem się odbijają od szkiełek. Ale tak, wracam do tego, o czym miałem Wam tutaj opowiadać, czyli będę opowiadał o piłkarzach, którzy zyskali, i o tych, którzy stracili po tym spotkaniu z drużyną Cristiano Ronaldo. Powiedzmy sobie szczerze, wygranych jest kilku, można by powiedzieć, że cała reprezentacja jest przegrana po takiej sromotnej porażce 5-1, choć tego pierwsza połowa wtedy nie zapowiadała, ale takimi wygranymi dla mnie to na pewno, tutaj sobie właśnie rozpisałem, no to jest Bednarek. Ten zawodnik w pierwszej połowie pokazał, że w tym momencie jest jakby takim liderem reprezentacji Michała Probierza, bo póki był na boisku, to zarządzał tą defensywą, walczył i nie straciliśmy żadnego gola, a w drugiej połowie, gdy gracza świętych nie było na boisku, no to wszystko już gorzej wyglądało. Portugalczycy zdobywali gol za golem, Kiwior i również Walukiewicz, czy podobnie Piątkowski nie dali rady jakby sprawić tego, żeby polska reprezentacja nie traciła tych goli. Teraz szybko w tym spotkaniu ze Szkocją, no to Kiwior dla mnie musi się wcielić w rolę tego lidera, w rolę Bednarka, abyśmy się w tej lidze utrzymali, żebyśmy zwyciężyli z tą drużyną. I zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze na początku kadencji Michała Probierza Bednarek był odstawiony, ale potem szybko selekcjoner polskiej reprezentacji zorientował się, że nie ma lepszych obrońców. Zrobił z Bednarka lidera tej kadry. I szkoda, że doznał tej kontuzji, a ten piłkarz, pamiętamy, był taki moment, kiedy jest wobec niego taki duży hejt, kibice jednak nie doceniają tych jego umiejętności, bo pamiętamy, że razem z Glikiem grał zdecydowanie lepiej, a dla Bednarka to jest ostatni moment, żeby stać się takim Glikiem, żeby jednak ten czas jego w reprezentacji był lepiej wspominany, więc co prawda były zawodnik Lecha doznał kontuzji, ale w oczach Michała Probierza urósł i wyrósł na takiego lidera tej defensywy, więc póki był na boisku, był wynik 0-0, więc jest wygrany. Na pewno Marczuk, który zdobył gola w tym spotkaniu przegranym 5-1, no bo w debiucie strzelić bramkę i jeszcze w spotkaniu wyjazdowym, no to jest coś. Tym bardziej, że jeszcze w tym spotkaniu miał taką sytuację, gdzie również mógł strzelić gola, ale bramkarz Portugalczyków bronił fenomenalnie. Mi się od razu przypomniały czasy Jacka Krzynówka, który również z dystansu próbował strzelać. To mi się podobało, że ten piłkarz był przebojowy po tym, jak będąc zawodnikiem Jagiellonii Białystok zapracował na transfer zagraniczny i w Salt Lake City, i w MLS zdobywa bramki, notuje asysty, zrobił progres, zapracował na powołanie od Michała Probierza, dostał tą szansę, no i nie było tej tremy, no bo pamiętamy, że wielokrotnie jest tak, że niektórzy piłkarze w tym debiucie nie grają na wysokim poziomie, spalają się, bądź tak jak czasem Jakub Błaszczykowski, debiut jest ciężki, ale potem lepiej grają, a tutaj ten piłkarz jakby no, był w stanie wytrzymać tą presję i dobrze się zaprezentował w tym przegranym spotkaniu i pokazał, że może być alternatywą, że może być dobrym zmiennikiem, może w przyszłości będzie grał w pierwszym składzie. Na pewno Skorupski wygranym tego spotkania jest Bobułka, nie zaprezentował się zbyt dobrze w tym spotkaniu. Ja cały czas uważam, że były zawodnik Bolonii powinien być tym numerem jeden, na to wszystko zapracował tyle lat.
Kto tu jeszcze jest wygranym? Bartosz Bereszyński, który został w pewien sposób odkurzony przez Michała Probierza, bo pamiętamy, że prawie przez rok nie grał, a pamiętaliśmy, że ten gracz potrafi grać na wysokim poziomie. I w tym momencie, kiedy Kasz nie jest powoływany, plus do tego Frankowski był kontuzjowany, Bereś dostał szansę i w pierwszej połowie, póki był na boisku, to Leao nie dawał rady. Szkoda, że doznał kontuzji. To jest przykre, że dwóch z zawodników, którzy bardzo dobrze się zaprezentowali w tym spotkaniu, są takimi wygranymi, musieli opuścić plac gry i później się to wszystko posypało. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o takich wygranych tego spotkania. Przegrany, na pewno Bułka dla mnie jest przegranym po tym spotkaniu, no bo jednak jest ta rywalizacja między nim a Skorupą. Musiał wyjąć 5 bramek, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jednak w tym spotkaniu no, nie miał takich fenomenalnych interwencji. Nie wybronił nam kilku stuprocentowych, jak to robił w spotkaniu przeciwko Chorwacji, więc jeszcze do tego ta afera spodenkowa, więc jeśli Skorupa w tym spotkaniu najbliższym z Szkocją zaprezentuje wysoki poziom, no to wydaje się, że Michał Probierz postawił właśnie na gracza Bologni. Na pewno kolejnym przegranym Piątek, no bo powiem Wam szczerze, że ja, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób ten piłkarz prezentuje się w Italii, w Turcji, moi drodzy, chciałbym, żeby tak w kadrze Polski prezentował taką dyspozycję strzelecką, jaką kiedyś prezentował na boiskach Serie A, kiedy właśnie w Milanie zdobywał gole. To był piękny czas, miał nawet wtedy ofertę z Realu Madryt, ale wracając właśnie do tego meczu z Portugalią, mógł zdobyć bramkę, nie wykorzystał tego, a biorąc pod uwagę to, że nie ma Roberta Lewandowskiego na tym spotkaniu, więc inni napastnicy dostają szansę. Jest tutaj rywalizacja, więc pewnie teraz Świder bądź Buchsa dostaną tą szansę, a zdobywając gola w spotkaniu z drużyną Martineza, mógł jakby tą swoją pozycję jako taki typowy zastępca lewego jakby w oczach Michała Probierza polepszyć, a tej szansy nie wykorzystał. No i można powiedzieć, że przegranym po spotkaniu z Portugalią jest Michał Probierz, bo z jednej strony w pierwszej połowie jego kadra zagrała najlepsze spotkanie za jego kadencji, ale w drugiej połowie to się wszystko posypało. Multum kontuzji przed zgrupowaniem, w czasie zgrupowania, także potem w tym meczu, później błędy w defensywie, sytuacja z Świderskim, przegrana 5-1 i już powoli pojawiają się pewnego rodzaju takie głosy, czy Michał Probierz nie powinien zostać zwolniony. Niektórzy dziennikarze już nawołują do czegoś takiego. Ja w tym momencie uważam, że Michał Probierz jednak, bez względu na to, jaki wynik będzie w spotkaniu z Szkocją, moim zdaniem ten selekcjoner powinien jednak dostać szansę prowadzenia polskiej reprezentacji. Co prawda ta nasza defensywa nie najlepiej wygląda, za dużo tych bramek tracimy, ale pamiętajmy, że po tym jak ratował, sprzątał po Santosie i uratował nam tamte przegrane eliminacje i poprzez baraże awansowaliśmy na Euro, później na tej wielkiej imprezie, można powiedzieć, był pewnego rodzaju taki promyk nadziei, że będzie w przyszłości lepiej, że ten ofensywny styl w spotkaniach z silnymi rywalami jakby sprawi, że będziemy potrafili remisować, wygrywać, że będziemy próbowali iść cios za ciosem, ale te ostatnie spotkania z silnymi rywalami jednak pokazały, że nie jesteśmy w stanie na takiej intensywności z Portugalią, Chorwacją grać, nawet wygrywać, ponieważ no, ta defensywa musi zdecydowanie lepiej wyglądać. No i Michał Probierz przez Ligę Narodów, jakby biorąc pod uwagę te rozgrywki, testuje, sprawdza różne rozwiązania, jest na razie źle. I nawet jakbyśmy przegrali ze Szkocją, ja
wstrzymałbym się ze zwolnieniem selekcjonera, no bo pamiętamy, jak także było za czasów Pawła Janasa, Jerzego Engela, także ci trenerzy jakby no, doświadczyli takich zimnych pryszniców. Pamiętamy, kadra Janasa przegrywa z Danią, wtedy Dariusz Dudka był tam nieźle ogrywany przez Duńczyków, między innymi Thomasson, taki napastnik Feyenoordu, sprawiał mu problemy, a potem eliminację przechodzimy jak burza, potrafiliśmy tam rywalizować z Anglią i awansowaliśmy na mundial w Niemczech. Minimalnie przegrywaliśmy dwa razy z Anglikami i to było coś pięknego. Także Jerzy Engel, pamiętam, przez pół roku budował tą kadrę, próbował różnych defensorów. Tam, jeżeli chodzi o tamtą reprezentację, nie było problemów z obrońcami, ale gorzej było z kreacją, z napastnikami. Tam właśnie tylu, ilu napadziorów Jerzy Engel spróbował, między innymi Rejsa, Bizackiego, Frankowskiego, Olgierda Moskalewicza. No i dopiero w pewnym momencie znalazł jakby tą żelazną piątkę swoich snajperów i to później zaprocentowało. Choć pamiętamy, jak Polska przegrywała z Holandią Kluiverta, także braci De Boer, Overmarsa, wtedy Kryszałowicz zdobył tą jedną bramkę. No i było takie spotkanie towarzyskie z Rumunią, 1-1, co Lisa Debe gola w debiucie zdobył, więc na początku było ciężko, później było lepiej, więc ja widzę pewnego rodzaju takie analogie. Przegrywamy z Portugalią 5-1, jest zimny prysznic. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w spotkaniu ze Szkocją, ale moim zdaniem na eliminację, biorąc pod uwagę, zobaczymy, kogo wylosujemy. Może być podobna sytuacja, jaka była z kadrą Engela i także Janasa. Zimny prysznic, eliminacje przychodzą, później zwyciężamy. No bo teraz zwalniać Michała Probierza i co? Jana Urbana na szkoleniowca, który będzie miał jakby mało czasu, żeby tworzyć tą drużynę. Ja jeszcze bym z tym trenerem rozpoczynał eliminację, no bo jakby można wymienić 7 zawodników, którzy grają regularnie tu w składzie te, no bo okej, Skorupski, Bułka, jeszcze takiego bramkarza nie wymienimy, ale wymienimy Bednarka, Kiwiora, Zaleskiego na tym skrzydle. Później w pomocy wiadomo, Zieliński, Szymański, także Lewandowski w napadzie, więc Urbański, więc jest pewnego rodzaju taki trzon. Tylko obok Bednarka i Kiwiora no, trzeba znaleźć tego trzeciego obrońcę. No i także i obok Zaleskiego jest także Frankowski jeszcze, który był w formie, więc tutaj Michał Probierz ma jakby tą sprawdzoną grupę, tylko brakuje takiego pewnego lidera defensywy. I w tym momencie Michał Probierz jest przegrany, no bo zaczęły się pojawiać po tym spotkaniu z Portugalią takie głosy, a zwolnijmy go, co moim zdaniem w tym momencie byłoby przedczesne. Jestem ciekaw, co wy ogólnie o tym sądzicie. Było o wygranych, było o przegranych. Jakie są wnioski po tym spotkaniu? Że bez Bednarka ta defensywa wygląda fatalnie. Tak krytykowany zawodnik w pewnym momencie zaczął wchodzić w rolę lidera. Niestety pech chciał, że doznał kontuzji, później to się wszystko rozsypało. Michał Probierz po tej Lidze Narodów musi się cały czas głowić, musi cały czas zastanawiać się nad stworzeniem tej defensywy. Co zrobić, żebyśmy nie tracili tylu bramek. Więc najlepiej byłoby, gdyby ci wszyscy zawodnicy, jak właśnie, no Bednarek gra regularnie, Kiwior dostaje szansę, ale żeby na przykład Piątkowski nabrał większego doświadczenia jeszcze w barwach Red Bulla, w Lidze Mistrzów i także, żeby już przestał popełniać te błędy, żeby właśnie Bednarek jako taki lider, jako taki nowy Glik, w tym sensie, żeby potrafił zarządzać tymi innymi piłkarzami w defensywie, więc
bez poprawienia tego elementu obronnego, no to my nie mamy czego szukać w tych eliminacjach, bo będą wszyscy nam zdobywać bramki, a nie zawsze bramkarze, to spotkanie z Portugalią pokazało, nie zawsze goalkeeper będzie bronił tak fenomenalnie, będzie nas utrzymywał w spotkaniu, jednak skuteczność musi zostać poprawiona. Wiadomo, Robert Lewandowski powróci, choć przecież ten zawodnik już w ciągu tego roku nie zdobywał goli z akcji, jedynie tylko z rzutów karnych. Na szczęście inni piłkarze jak Zalewski, Urbański, Szymański zdobywali te gole, ale jednak ta skuteczność musi zostać poprawiona, no bo przynajmniej w tej pierwszej połowie z Portugalczykami jedna z sytuacji powinna być wykorzystana. Więc i kolejny wniosek, no to już Wam wielokrotnie na tym kanale opowiadam, że po prostu w spotkaniach przeciwko Portugalii, Chorwacji na 10 meczów jeden wygramy, jeden zremisujemy, 8 przegramy. Taka nasza jest po prostu pozycja w tym rankingu, tak to wszystko wygląda, no i bez defensywy, takiej w stylu, jaka była za czasów Nawałki, czy nawet Jerzego Brzęczka, no to nie mamy czego szukać. Pamiętacie, Michniewicz, Brzęczek jakby te swoje kadry budowali od tej defensywnej strony, byli krytykowani za styl, osiągali dobre wyniki. Z drugiej strony Paulo Sousa próbował grać, ta defensywa nie wyglądała, ale za to Robert Lewandowski był obudzony, zdobywał gol za golem, no ale zdarzały się takie wpadki jak przegrana z Węgrami czy frajerskie porażki z Szwecją, więc ciężko jest znaleźć taki odpowiedni sposób. Jednak biorąc pod uwagę jakby to, czym my dysponujemy, to jednak każdy selekcjoner powinien jednak cofnąć się do tych czasów, jak to robił Jerzy Engel, Paweł Janas czy podobnie Brzęczek czy Michniewicz, czyli budować tą kadrę od defensywy, czyli skupić się na tym, żeby nie stracić bramki i dopiero później ją zdobyć. No bo jak ta sytuacja wygląda tak, że my nie jesteśmy tak mocni ofensywnie, że bez względu na to, ile goli stracimy, to my będziemy wygrywać, zwyciężać. Więc to są takie skuteczność z silnymi rywalami, poprawienie defensywy. No i tak jak zawsze jesteśmy między tą dywizją A, dywizją B, za słabi na takich silnych przeciwników jak Portugalia, Francja, a za mocni na grupę B. Więc no mam nadzieję, że w spotkaniu ze Szkocją jakby potwierdzimy to wszystko, moi drodzy. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek, to w następnym materiale odniosę się do tych wszystkich afer. Będą piłkarskie jaja i także specjalnie dla Was nagram taki materiał, gdzie pobawię się w selekcjonera, czyli przedstawię Wam skład, jaki ja bym wystawił w spotkaniu przeciwko Szkocji. Jeśli podobał się Wam mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i życzę miłego, udanego